Witam, z tej strony Ro, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Mega Man 5. Dokładnie tak, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku zaczynamy naszą przygodę, że tak można to nazwać, w fortecy Wily'ego, dokładnie. O, to miłe Wily, na początek już kurde rzucam nas i tankiem. Nie żebym marudził. Okej, nie skaczcie w prawą stronę, pamiętajcie, bo właśnie tutaj są kolce, no, gracz musi o tym wiedzieć. Jakimś cudem. I motyw Wily Stage również jest fajny. Moim zdaniem nie tak bardzo fajny jak motyw Proto Man Stage, ale jednak. Dobra, odnówmy sobie bita. Okej, ładnie, pięknie. On się nam jeszcze przyda, spoiler alert. Mówię, ten motyw jest fajny, ale jeszcze bym powiedział, że nie tak fajny jak Proto Man Stage, ale wciąż jest bardzo, bardzo fajny. Więc no. Dobra. Bierzemy sobie HP. Ładnie, pięknie. Get out of here. Okej, tutaj sobie udało mi się zebrać amunicję. Coś, czego nie chciałem. Ten motyw jest lekko taki smutnawy, bym powiedział. Coś, co mi się strasznie podobało, chociażby przy okazji Mega Man 1. Ten motyw pierwszy, dwóch pierwszych Wily Stage jest naprawdę taki smutnawy i jest świetny. Jeden z moich najlubieńszych motywów Wily Stages, przysięgam, naprawdę. Okej. Idziemy sobie. Odejam, więcej przeciwników, kurde, nie wiem, nie mogliście nawalić, więcej was matka nie miała, czy coś? Okej, skorzystajmy z tego. O właśnie, ładnie, pięknie odnówmy sobie to. I rozwalmy przeciwnika, goddammit. Byłem szakalak. Okej. Dobra, chodź rosyjski rush coilu. God damn it. Okej. Ładnie, pięknie. Dobra. Ten moment, nie lubię go. Prawdę go nie lubię. Co to za jakieś kurde, jakaś sprzątaczka, god damn it. Tej rol powinna zainwaniać z tą z miotłą, kurde. Fuck. I ten moment jest naprawdę niefajny. Wiem, mógłbym tutaj wziąć Rajjeta, teoretycznie, ale no. Ale tego nie zrobiłem. Fuck. W wielkim skrócie. Miał być ostrzejsze, to fuck, ale... Co będę poświęcał się, kurde, dla tej gry, przysięgam. Nie będę poświęcał głosu dla tej gry, okej. Tutaj, teraz wbiłem sobie wyżej, tutaj mogę sobie już ze spokojem Rajjeta użyć. Tak to byłaby możliwość, żebyśmy mogli się wbić w jakieś platformy, a Rajjet niestety po Mega Manie 3 działa tak, że jak wbijemy się w cokolwiek, to z automatu nam się wyłącza. Okej, okay, i czyż... Manapek, tak by the way, dzięki gro, już mamy to odnowione. Czy przypadkiem wam nie przypomina to MM4? Mega Man 5 znowu po prostu braknie mu jakichkolwiek pomysłów oryginalnych i postanawia po prostu podebrać coś z poprzednich części. Znaczy znowu, no MM5 ma w miarę, może tak, bo troszeczkę źle teraz oceniłem piątkę. MM5 ma w miarę oryginalne pomysły, ale no tutaj niestety, no nie. Tutaj wzięli żywcem z MM4 po prostu. Z poziomu Dustmana. Oh well, czy coś. Tym bardziej, że ja nie lubiłem jakoś wielce tego pomysłu, bo zawsze tutaj można było się łatwo przygnieść. Już tutaj te bloki są o tyle łatwe, że po prostu one nie wychodzą poza następny ekran. Te, które trzeba rozwalić, więc nie trzeba się bawić. Dobrze, ja aktualnie w tym momencie zrobię pauzę, ponieważ ja tutaj planuję sobie ponabijać. To jest moje miejsce do nabijania wszystkiego i niczego. Ja tutaj sobie zawsze odnawiam całą amunicję. O właśnie, jak widzicie. Więc widzimy się za jakiś czas, jak ja sobie tutaj ponabijam. Może walnę znowu przyspieszenie, tak jak to robiłem przy okazji Zagrajmy w MM4. Fak, zebrałem amunicję, tak jak chciałem. Jeśli ktoś wie, o co chodzi, ten wie, o co chodzi, gadniemy. To jeśli jeszcze nie wiesz, o co chodzi, drogi widzu, to idź i oglądaj Zagrajmy w MM4. Tak więc widzimy się, moi drodzy, za chwilę. Okej, okay, sądzę, że już ze spokojem mi wszystko ładnie, pięknie starczy. Tak więc teraz, kurde, get out of here. Pani Kuro. Gin czy coś, wow, stanąłem, kurde, tam. No w sumie parę pikseli tam jest. I mi się udało tam wstrzelić. Dobrze.
Nie mam jeszcze wszystkiego idealnie na maksimum, ale już mi tak nie szło, już mi tak nie wylatywało nic. Nie będę tego przyspieszał, po prostu wytnę. To będzie nudne, okej? Bo przy okazji zagramy w MM4 to było tyle ciekawe, że mi tam powylatywały takie rzeczy, których się nie spodziewałem. Tak tutaj, no. Jakieś tam oczywiście łanapki mi powylatywały, ale po co, skoro mam 9? Bo to MM5, szanujmy się. God damn it. Okej, o, nice. Double kill. Okej. Dobra, siup, najsik. Okej. Idziemy do Octawawi. Idziemy skopać tyłek pierwszej jego maszynce. Okej, i to jest to. I aktualnie tutaj to działa w taki ciekawy dosyć sposób, że aktualnie musimy sobie te platformy, najpierw trzeba w te platformy, żeby one wyleciały, żebyśmy mogli się po nich wspiąć i później napierniczamy w głowę. Również w miarę oryginalny pomysł, nawet mi się podoba. Jego osobowością jest Crystal Eye. Ja lubię sobie nie poświęcać Crystal Eye'a, dobra, muszę i tanka, bo tej ssę, tylko po prostu naciskam, cisnę sobie busterem w jedną i drugą platformę, a później cisnę Crystal Eye'em. I tak ja przynajmniej to przechodzę. Dokładnie tak. Po co tracić Crystal Eye na ciśnięcie w platformę i zarazem nie zadając przeciwnikowi damage'a. Troszeczkę wtedy marnujemy Crystal Eye, a nie oszukujmy się, że to się może jeszcze w przyszłości przydać. Chociażby na rewanże, które jeszcze będą nas czekać. Okej, widzę, że trzeba się pośpieszyć, żeby dwa razy móc mu walnąć tą głowę. Mi na razie bardzo nie idzie. Siup. Znowu. Gdyby nie wypuszczał tych pajacy, to byłoby w miarę spoko, a tak to walka bywa naprawdę irytująca. Jak sami na załączonym obrazku widzicie. God damn it. Okej. Już mi się nawet nie chciało brać Crystal Eye'a. Chyba już nawet nie będę brał. Już ma na tyle mało HP-ków, że... Albo dobra. HP-ków, miałem powiedzieć amunicji. Znaczy nie, no na tyle mało HP-ków, że nie chciałem używać, ale w sumie teraz już nie użyję. Teraz to chyba ze spokojem dam radę. O właśnie. Nice. Leżysz, typie. Okej, okay. Więc pierwszy Wily Stage za nami, dokładnie tak. Więc teraz czas na drugi, tak żeby nie patrzeć. A mówię, naprawdę, ta gra ma strasznie dziwne fortece. No nie wiem, no, jakiś grzyb na górze tego zamczyska, czy cokolwiek to jest. No dobra. Więc ciśniemy. Wybaczcie. Mi się działo. Okej. Okay. Ci przeciwnicy. Okej, okay, dobra, ten skok jest szalony, ale ja tutaj pocisnąłem, kurde, szalony. Jak ten skok? Okej, okay, mamy i tanka, najsik. Więc pozdrawiam, kurde, wszystkich. Czy coś. Dobra, weźmiemy sobie tutaj Rushjeta. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale od czwórki. Czy no, od czwórki, powiem może tak, w tej grze nie ma już Rush Marine. Od czwórki wzwyż już po prostu Rush Marine kompletnie nie ma, ponieważ Capcom stwierdził, że to nie ma sensu i szanuje ten pomysł, ponieważ Rushjet ze spokojem nam zastępuje Rush Marine w wodzie, więc nie wiem, mogli zrobić dwie rzeczy, albo po prostu zrobić tak, ale klatki, bo z dużo przeciwników, ale tak polecam sobie to pomijać Rushjetem. No bo mogli to zrobić tak, żeby po prostu Rushjet nie dawał rady się odpalać w wodzie i zostawić Rush Marine, a po prostu wywalić Rush Marine i zostawić Rushjeta. I moim zdaniem po prostu zrobili rzecz lepszą. Czyli po prostu mamy Rushjeta i tyle. To mi się podoba. Mówię, Rushjet zawsze był superior ponad Rush Marine. Ja w tej chwili na przykład Rush Marine już w ogóle nie używam. Wiem, że jak grałem W MM4 chyba nie używałem Rush Marine, jak nagrywałem, ale w MM3, no to było już jakiś czas temu, to używałem Rush Marine, ale w tej chwili już nie używam, używam Rushjeta. Okej, Jezus, dobra, mamy... Mamy mety rozwalające się na pomniejsze mety. New Technology, czy coś. Okej, odnówmy sobie, niedużo, ale hej. Ale hej. Okej, mamy tych pajacy. Okej, nice. Dobra, i znowu sobie odnówmy Crystal Eye, okej. Okay. Wybacz, coś mi kurde siedzi.
w gardle. Dobra. Mamy te myszy z poziomu Chargemana. Tak, ja w większości wypadków pamiętam to, że to z poziomu Chargemana, ponieważ robiłem poziom Chargemana do Megamani, okej? Przyznaję się bez bicia. Inaczej nie potrafiłbym wskazać, w jakim poziomie te myszy były. Przyznaję się. Myszy, szczury, whatever. Jezus. Znerfiony Gatsman. Weź, kurde, palgumę czy coś. Fuck. Nie wierzę, że... No bo dobra, okej. Chciałem z początku użyć broni Stonemana, ale w sumie ona i tak jest na tyle badziewna, żeby przy tym mi i tak za mało nie pomogło. Znaczy za dużo nie pomogło, tak chciałem powiedzieć, za mało, tak. A, dobra, fuck. Ach, i tak nie mógłbym się slajdnąć, byłem na drabince. Dobra. Wyciągamy gyro attack, goddammit. I mamy tego przeciwnika. On aktualnie działa w taki sposób, o właśnie, otwiera takie klapki i przez te klapki możemy napinczać mu w środek. Goddammit. Jest to boss, którego lubię też tak średnio, ponieważ... O właśnie, lubi się przytulać, okej? Okay? Lubi się przytulać, a pamiętajcie, zły dotyk boli całe życie, tak jak to mówiłem przy okazji Wily maszyny z MM1. Fuck. Okej, okay, nice. Poszło nawet w miarę bezboleśnie, bym powiedział. Ale no, lubi się przytulać, a my tego nie lubimy. A poza tym jest okej, okay, no spoko. Podoba mi się koncept. Tak więc, moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Zagramy w Mega Man 5. W następnym odcinku będziemy kończyć MM5. Dokładnie tak, tak więc dzięki za danie i na razie. Do zobaczenia. See ya.